Dzisiaj około 14:30 w Mszanie Dolnej doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jadący ulicą Józefa Marka Seat Leon uderzył w tył wyjeżdżającego z ulicy Ogrodowej Golfa. Seat wylądował na ogrodzeniu posesji, taranując przy okazji znak i samo ogrodzenie. Natomiast Golf, odbijając się z impetem od Seata, wylądował na chodniku, którym akurat przechodził młody człowiek. 17-latek w stanie ciężkim został przewieziony do Limanowskiego Szpitala. Policja będzie ustalać przyczyny tego wypadku. Józef Budacz, TV28.